Na MWC mamy też polskie akcenty. Proszę bardzo, oto sympatyczne stoisko firmy Maxcom ze Śląska. Na stoisku Maxcoma możemy zobaczyć to, w czym ta firma jest naprawdę, można powiedzieć, niemalże potentatem na naszym rynku, czyli proste słuchawki do podstawowych zastosowań względnie dla seniorów. Niektóre są naprawdę całkiem ciekawe. Choćby ten telefon. Proste urządzenie działające w 2G raptem, ale całkiem ciekawy design, całkiem ciekawy kształt i no musicie mi teraz trochę na słowo wierzyć, mega lekki. W zasadzie ja nie czuję, że coś wziąłem do ręki, więcej chyba waży ten klips, który tu jest przyczepiony, niż sama komórka. Tu mamy smartfony i widzimy też telefony o wzmocnionej konstrukcji, ale nie są to już premierowe modele. Te modele już są od pewnego czasu w sprzedaży, także nie będziemy, myślę, się w tej chwili nad nimi skupiać za mocno. Ale chciałem Wam pokazać jeszcze jeden z tych prostych telefonów, który urzekł mnie swoim wyglądem. No, co on Wam przypomina? Takie bardzo proste, uproszczone BlackBerry trochę, nie? Fajny design, fajnie zrobiony i powiem Wam szczerze, no, może czcionka na ekranie nie jest jakoś szczególnie efektowna, natomiast samo urządzenie, powiem Wam, że robi dobre wrażenie i w sumie nawet chyba można z takiego telefonu prostego korzystać już teraz bez obciachu. No i tu mamy ciekawostkę. To jest telefon w zasadzie stacjonarny, ale na kartę SIM, czyli łączy się z siecią komórkową. No i żeby było jeszcze zabawniej, to mam, moi drodzy, Androida i jak widzicie zainstalowanego WhatsAppa. Minus tego jest taki, że niestety tu się nie da doinstalować innych aplikacji. Trzeba polegać na tym, co jest. Ale jak widzicie, te podstawowe rzeczy tutaj znajdziemy, łącznie z obsługą e-maila, czy kalkulatorkiem, czy nawet aparatem fotograficznym, bo i aparat tutaj jest nad ekranem. O, hello. No i co ważne, jest to też urządzenie, można powiedzieć, trochę dla seniorów, no bo ma wiergachne klawisze, no ale dzięki temu wygodne. I z rzeczy dość ciekawych jeszcze ma funkcję udostępniania internetu, czyli może być po prostu routerem również. Czyli mamy takie dwa w jednym. Ciekawy pomysł, może chwyci. Wiadomo, jest to urządzenie raczej dla klienta, który wie, czego chce, i dla specyficznego dość klienta, przyznacie. Niemniej, no taka ciekawostka przyrodnicza. On pokazuje również swoją ofertę urządzeń ubieralnych, czyli po prostu smartwatchy. Premierowy model to ten. No dobra, on też coś znanego już mi przypomina. Mówię to z lekkim przekąsem, ale w sumie wygląda fajnie. Zwróciłem uwagę, że ma bardzo wąską ramkę, przez co całkiem dobrze wygląda. No i na pewno jest dużo, dużo tańszy od uznanego konkurenta. No i to wszystko ze stoiska Maxcoma. Dzięki, że oglądacie i zapraszam na kolejne filmiki. Na razie.